się do tej przygody pisania o Świdnicy włączyli. Gratuluję, dziękuję za udział. Również bardzo serdecznie dziękuję promotorom, bo przecież trzeba pilotować te powstające prace i pomagać, podpowiadać, ewentualnie gdzieś właśnie konsultować. Ten konkurs jest takim stabilnym sygnałem kierowanym do młodych ludzi poprzez uczelnie, ale muszę powiedzieć, że jeszcze miałem okazję parokrotnie rozmawiać czy z rektorami, czy z taką kadrą zarządzającą niektórymi wrocławskimi uczelniami. No i pierwsze ode mnie usłyszeli, że coś takiego jest. Bardzo im się podobało, zainteresowali się, a ja musiałem przemilczeć tajemnicę, dlaczego oni jeszcze nie wiedzą. W związku z tym to pokazuje, że mimo już paroletniej tradycji jeszcze musimy pracę takiego dotarcia, żeby oni posmakowali, że to jest fajna rzecz, a nie tylko przyjmowali informacyjnie i przekazywali dalej, że to nie dla nas, to dla studentów, żeby rzeczywiście tych sojuszników było więcej.